Mi się wydaje, że to tak naprawdę zaczęło się nawet takimi wyjściami w szkole podstawowej U do ciebie. filharmonii u mnie, a nawet wnuczka mówi, że teraz też są takie wyjścia. Na wiosnę, kiedy byłam na tym drugim roku i pracowałam sobie w tej operce poznańskiej, ukazało się ogłoszenie, że Filharmonia Szczecińska poszukuje harfistki. Więc nie namyślając się długo, wsiadłam do pociągu, przyjechałam, zagrałam znowu przesłuchanie na wiosnę 1967 roku i zostałam przyjęta od września do Filharmonii Szczecińskiej. Ale przeszłam na trzeci rok studiów dopiero. Więc te pierwsze 2 lata pracy w Szczecinie musiałam łączyć z dojazdami do Poznania, żeby studia ukończyć. Koncert pamiętam też, ale koncert pamiętam, był taki skrzypek, nazywał się Pikaizen i grał na Stradivariusie. Grał Paganiniego. No, bardzo mi się podobało wykonanie i poszłam pogratulować soliście, bo w Starej Filharmonii można to było robić. I miałam ochotę wziąć ten instrument do ręki, ale niestety panu Pikaizenowi towarzyszył smętny pan, który wprawdzie no nie zadziałał, ale miał taki wyraz oczu, że no, zaniechałam. Zaniechałam, tak, już popatrzyłam tylko z daleka na Stradivariusa, no i złożyłam gratulacje i opuściłam garderobę. Tych wydarzeń było kilka i dotyczyły różnego czasu. Na przykład w tym pierwszym okresie, w ogóle mój debiut w orkiestrze, grałam na inaugurację w 1967 roku we wrześniu. Koncert Szymanowskiego na skrzypce, pierwszy, gdzie są dwie harfy i solistką była pani Wanda Wiłkomirska. I było to dla mnie wówczas, a dyrygował pan Józef Wiłkomirski. To było wówczas tak silne przeżycie, że jeszcze teraz byłam niedawno w Filharmonii i młoda solistka grała ten sam koncert, a ja słyszałam interpretację Wandy Wiłkomirskiej. Ja cały czas to mam w głowie, bo to był mój debiut. Dla mnie to, co udało mi się zorganizować taką grupę, wśród której pracuję, czyli dekarzy i ich rodzin, zaprosiliśmy ich wtedy na właśnie do Filharmonii, gdzie mieliśmy całą prawie lożę u góry na balkonie i było to taką radością podzielenia się muzyką, oczywiście popularną, czyli mówimy o grupie Mozarta. Bardzo intensywnie taka Carmina Burana z taką pełną przestrzenią. Wtedy taki, a to było taki jeszcze wielki. Starej Filharmonii. Tak, Starej Filharmonii, to mi to tak teraz ożyło w pamięci. Potem, co pamiętam, wydarzeniem dla mnie był koncert z panem Tadeuszem Strugałą, który prowadził Berlioza Symfonię Fantastyczną. Tam jest walc. I tylko tam grają dwie harfy. Jest to trudna dla nas kompozycja, bo jest napisana fortepianowo. Nie jest to takie proste dla nas. Wszystko na próbach szło dobrze, zmierzało w dobrym kierunku. Na koncercie pana dyrygenta poniosła wena twórcza i tempo, oczywiście tak. Takie jest założenie, że walc się rozpoczyna wolno i spokojnie jest prowadzenie, a potem jest coraz szybszy. Ale to szybszy było tak szybkie, że myśmy po prostu z trudem do końca dociągnęły i dla mnie to był szok. Jak może się próba tak różnić od koncertu? Sądziłam, że takie samo wykonanie, jakie jest na próbie generalnej, takie będzie na koncercie. Jeśli do zagrania było trudne solo, no to była też trema, oczywiście. Jeśli się miał zagrać Jezioro Łabędzie czy Szeherezadę, no to na pewno była trema. Zresztą myślę, że muzykowi zawsze towarzyszy trema. Niezależnie od tego, czy ma do wykonania wielką solówkę, czy małą solówkę, czy w ogóle tylko koncert
jakiś ważny, zawsze towarzyszy trema. Pani profesor Dubiska uważała, że tremy nie mają tylko rzemieślnicy. No a przecież w Filharmonii pracują artyści.